A mu nie powiedzieli, co pan może zrobić, żeby mniej płacić? No nigdzie nic. A gmina by czekała, żeby mnie tu kurza. No bo to i szczęście, że te papiery tych podatków, bo to tak składał zawsze danego roku, pisał co rocznik i wszystkie. I to było u naszego posła i mija Rycińskiego. Ale u kogo? No, u posła? No u tego Kłosińskiego. Tak? Kłosowskiego, no. Kłosowski, nie no. I co on na to? Panie, on bardzo dobrze. Jak to mu pokazałem te dokumenty, nawet tam nie napisał, tylko tak tam podyktował, tak na brudno mówi, weź pan, napisz taki wniosek o, jak to się mówi? O umorzenie. O wykreślenie budynku z ewidencji, a podatek rolny, bo już miał pierwszą ratę zeszłego roku zapłacono, nie, to 130, bo to jest 160, to jest 8. To z tej raty by zostało, jeszcze by musieli mi pieniądze wrócić, na cały rok zapłacone. Mhm. I oni tego nie, bo już to... Nie chcą wykreślić, tak? Nie zgodzili się? Nie, no, bo to już widzi pan premier. W tym roku już ustalony był podatek budżetu na drugi rok. Trzecią ratę umorzyli. Chciałby pan, żeby tą czwartą też umorzyli, nie? To, żeby umorzyli i te budynki z ewidencji zdjąć, a wykreślili, a ten podatek, żebym płacił te 120, jak wszyscy rolnicy weźli. Bo, panu powiem, wszyscy rolnicy, bo tu za rok trzeci sąsiad, my to jednakowo wciąż mieli podatek. On teraz ma podatku 500 zł, nie? Na ją 666. I on ma 10 półek na razie, miał tylko 56 jarów. To ma pan tutaj za domem? No za rok pokażę. Za domem. Jak się poczki na zewnątrz, to żeby są uszły i słody tam powywolą, no gdzieś to musi być. To się należy to. A tam to już jest tu sąsiadku, nie? Sąsiada. A tu do tego płata i tu jest ta działka i za to płacę 660 zł. Ludzie to pewnie nie wiem. Za te budynki i za ten kawałek ziemi, nie? No.